Lecimy, lecimy, nie śpimy. Kamerka. Hejo! Jest i kamerka. Także tak, lecimy z Show'em Bandit. Po raz drugi to samo będziemy ogrywać. Dlaczego? Dlatego, że wyszło na to, że na live'ie ominąłem kilka rzeczy. Dlatego zaczniemy sobie od początku, z napisami też od początku, które od razu wam przetłumaczę, żebyście też wiedzieli, o co chodzi. I lecimy na szybciochu, zrobimy to, co zrobiliśmy do tej pory i lecimy do gór. Więc tak, nevgame i lecimy. Uwaga. A ja też chcę coś robić. Epizod pierwszy. Showdown Bandit i kolej cieni. Trail of the Shadows. Nie wiem, jak to do końca przetłumaczyć. Ale lecimy. Nie muszę chyba tłumaczyć. Czy czujesz się wystraszony? Nie musisz się przede mną ukrywać, wiem, że wokół jest straszny świat. O, to ty! O, to już jest coś. Nie, wydostajmy cię z tego pudełka i dodajmy do światła. O mój Boże! Nazywam się Lorelai Undertaker. Nie spodziewałem się ciebie tutaj, ale jak już tu jesteś, to musisz zrobić to co potrzeba. Show musi trwać. No, super wygląda tak. Show them bandit. Dzisiaj pojechałem z bratem na cmentarz, a tu nagle jakieś przerażone dzieci piszczały. O nie. Dobra, przejdźmy się tu. Nie ma dolarków? Nie ma. Zbieram wszystkie dolarki, bo nie wiem, do czego one mogą mi się przydać. Tu pamiętam już, że nie ma żadnych dolarów w tym pomieszczeniu, więc nie mam co nawet ich szukać. Idziemy naprzód. Tu są pierwsze dolary. Nie o to mi chodziło. To, żeby podszedł tutaj, bo tutaj nie pamiętam, czy nie ma dolarów. Tu są na pewno dolary. Pewnie siku chciały. O tak, z pewnością. Tutaj i tak będę musiał przejść, więc to zaraz. Chodźmy po pistolet. On nam się przyda. Okej. Corkshot, to już wiemy. Dobra, lecimy. Dzisiaj w kościele tam za drzewem jakaś dziewczynka się załatwiła. Co? O, jest bankier, jest ta Miss Undertaker i Showdown Bandit. To jestem ja, to jest ta babka, która nam otworzyła pudełko, a to jest ten bankier, u którego zapisujemy grę. To też już fabularnie zaczynam ogarniać. Zukato, w najgorszym momencie. Ale wracając do gry, bo chcę jak najszybciej przejść do tego, do dalszej części. Bandit, zanim pójdziesz, wtedy kiedy byłeś, za czasów kiedy byłeś jeszcze sam w mieście, niektóre rzeczy zaczęły się robić bardziej przyjazne. Znaczy, nie stały się wcale bardziej... Wcale nie stały się bardziej przyjazne. Folks might not exactly be happy to see you. No, folks. Nie wiem, co to są folks. Folks to są postaci, które na pewno nie będą szczęśliwe, kiedy mnie zobaczą. Ale nigdy nie odpakowałabym bandyty, no bo jestem Showdown Bandit. Bandyty, który
nie potrafiłby szybko posługiwać się tym korkowym gunem. Pistoletem tym. Bądź gotowy. No i pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić z tym korkiem, no to wiadomo. Tutaj musimy sobie to odcyknąć. Wrócić tutaj. Szczelić se. I elo. Zukato, co ty sobie wymyślasz? Dużo mnie ominęło? Nie, raczej nie. Idzie do konta. O shit, wystraszyłem się. Już wiem nawet co kurde przekręciłeś. O nie, ta kółko będzie się ruszać. To ja może idę. Drama. Jaka drama? Po prostu Zukato jak zwykle poprzekręcał rzeczy. Tu nic nie ma. Nie wiem, czy to nie są folksy. To co, o czym mówiła ta babka. Folksy. Folks. Takie nazwała. Ej, nie, ale poważnie, Zukato. Jak można przekręcić aż tak jakąś informację? Po prostu nie uważałem, co mówiłeś, bo poganiałem Magusa do pracy nad sam wiesz czym w naszych obozach pracy. Ale Zukato! Boże, ja rozumiem, że ty mnie nie słuchasz. Nawet się bardzo nie dziwię, ty zazwyczaj mnie nie słuchasz. Ale no, aż tak coś przekręcić? To był ciemny, czarny dzień, no taki smutny dzień w Showdown Valley. Nawet ptaki nie, przestały śpiewać, ale cokolwiek się dzieje... The good folk. A folksy to podobno miały być niezadowolone z tego, że nas widzą. Ej, coś tu widzę fabularnie. Ale folki, nie wiem co to znaczy, będą nas pilnować i trzymać z dala od zła, coś takiego. Show musi trwać dalej, tak jak powiedzieli Farmer Mill. Okej, to już byliśmy tutaj, ale dla osób, których nie było na poprzednim live'ie, wolę przypomnieć. Poza tym będzie zapis z tego live'a, więc... Więc też fajnie by było przypomnieć. Ale o co chodzi w tej grze? No, ja sam do końca nie wiem, o co chodzi w tej grze. Jestem kukłą. Showdown Bandit się nazywam. No i mnie jakaś babka wypuściła i jacyś inni kolesie chcą mnie zabić. Nie wiem co. Więc ja sam do końca nie wiem. Siema Koyo. Ja sam do końca nie wiem, o co chodzi w tej grze. Wy się mnie nie pytajcie. Ja w tą grę grałem tyle, co na ostatnim live'ie troszeczkę i ja nie wiem. Tam ktoś przechodził. I don't like it. Jakub X. Kolejny, który kurde szuka dramy. Przestańcie. Co wy robicie? O co chodzi? Dobry widzę. No dobry. Co? No właśnie Nakali, no. Ja mówię o tym, że mnie ta babka wypuściła z pudełka, w sensie w tej grze, a Jakub X już... O, zrazu Koli. Co zrazu Koli? Trudne dramy. Zgadza nad tym i nad tym. Dramat to takie wystawienie w teatrze. Zobaczcie. Osoby, które były na poprzednim live. Ominąłem te drzwi. Poszedłem tam od razu. Ominąłem te drzwi, ja ich nie widziałem. A tu też jest część fabularna. I mnie tu nie było wcześniej.
Kuźwa, zapomniałem o tym telewizorze, ale zawał! Aż mnie ciary przeszły. Ja jestem tylko twój. Zbieram na twój donate dla ciebie. Miło, ale nie musisz zbierać. Doceniam staranie. Jest tu fabuła jakaś? No jest, no. Te papierki na razie ją pokazują. Przestań, Zukato, bo ty już wystarczająco ci się przekręciłeś stwierdzeń. How I am writing to complain about the closing of Penny's General Store. Czyli Hejka pisze, żeby... complain. Rozmyślać na temat... rozmyślając nad zamknięciem Penny's General Store, jakiegoś sklepu generalnego Penny's. Odkąd on zaginął, odkąd to zaginęło, Folks, czyli no, te rzeczy, które nas nie lubią, zaczęły jeść stare pudełka tych tasteless, czyli bezsmakowych Krumpy Crisps. I wouldn't give them to the dead, czyli nie daje im zbyt dużych szans na przeżycie, coś takiego. Miss Undertaker, czyli ta pani, która nas wypuściła z pudełka. Więc to się fajnie zazębia fabularnie powolutku. Jak w co ty pogrywasz? Shodown Bandit. O Boże, Zukato, ale ci się nudzi. Poszukiwanie. Ktoś zabrał klucz do Happy Mine. Ci, nie wiem jacy, złodziejaszkowie, coś takiego, kieszonkowcy pewnie, uciekli i schowali się gdzieś w The Wild. Góry będą zamknięte do tego czasu, póki ktoś nie znajdzie klucza, bankier. Okej. Ja tu wszedłem tylko po to, żeby zdobyć to osiągnięcie. Nie będę śpiewał. Dzisiaj nie. Tam nad tymi drzwiami było napisane danger, czyli niebezpieczeństwo. A, dolarki były. Już obcykałem sobie 90% miejsc, gdzie są poukrywane te dolarki. No patrzcie, no kurde, gdzie idę, to są dolarki. Ja się już spodziewam, gdzie są te dolarki po prostu. One są niby poukrywane, a są w taki sposób poukrywane, że jestem w stanie się ich spodziewać w danym miejscu. Tu chyba nic nie ma, ale... A, patrzcie. Jednak było. Ja tu muszę poczekać na tego typa, żeby go wyminąć. Ja muszę taktycznie to zrobić. A, on sobie poszedł. Hello. Dobra. Lol cię, typie. Nie chcesz, to nie, ja chętnie sobie tutaj przejdę. Tutaj jest przejście też. Ale ja tutaj nie idę, bo raz mnie tutaj zablokował typiarz. Ale tu jest też wejście na górę. O czym kapnąłem się też już po live'ie. Tu poczekam, bo typ idzie. A ja lubię tylko wojnę, więc kto mnie z was tu zrozumie? Chyba tylko Zukato król rozpierdolony. Co? Kto się RP było nudy? Pójdę najpierw po fabułę.
Niezwykle hajsu. W szczytowym momencie, czyli dojścia do tego, żeby iść w góry, miałem 500 dolarków. Jeśli nie będę miał 500 dolarków, to znaczy, że coś ominąłem. Dobra, teraz tak. Idę tutaj. 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 Teraz idę tutaj, bo tutaj za tym rogiem też jest ukryte. Dobrze. Teraz robię kółko z powrotem tam. I idę tutaj. Idąc po te wszystkie 3 dolarki. I teraz idę po fabułę. O, ty pies pieprzaj. Okej. Okay.